I mamy połączenie telefoniczne z panem senatorem Jan Maria Jackowski przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam pana redaktora. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Prawo i Sprawiedliwość i w Sejmie, i w Senacie przyzwyczaiło się do tego, że zawsze wygrywa głosowania i potrafi przeforsować wszystkie projekty. W Senacie to się zmieni. Co pan o tym sądzi? No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że do Senatu jest inna ordynacja niż do Sejmu. To może słuchacze są zaskoczeni, że Prawo i Sprawiedliwość, mając tak wysokie poparcie, bezprecedensowe, ponad 43%, a w Senacie ponad 44%, nie uzyskało większości w Senacie, ale to wynika z tego, że to są wybory jednomandatowe, a więc w każdym okręgu mandat uzyskuje ten kandydat, który będzie miał najwięcej głosów. W sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość we wszystkich 99 okręgach, poza jednym tutaj, gdzie startowała z własnego komitetu pani Lilia Staroń z Olsztyna i tam nie wystawialiśmy kandydata, to wystawiając kandydata w tych okręgach, gdzie były wyrównane siły, a więc poparcie dla opozycji i Prawa i Sprawiedliwości było wyrównane, bądź była lekka przewaga poparcia łącznego dla partii opozycyjnych, jeżeli był jeden kandydat, a na tym polegała idea tak zwanego paktu senackiego, no to wtedy ten kandydat miał duże szanse na wygranie z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Trochę podobna sytuacja jak na przykład w dużych miastach w wyborach samorządowych, gdzie kandydaci na prezydentów uzyskiwali dobre wyniki, natomiast jak dochodziło już do drugiej tury, no to wtedy wtedy łączne siły opozycji były większe. Więc troszeczkę to podobnie działa, tak można obrazowo to wyjaśnić. I tu jest właśnie tajemnica tego wyniku. No plus, trzeba sobie to jasno powiedzieć, błędy w kilku okręgach, które zostały popełnione przez Prawo i Sprawiedliwość. Co ja mam na myśli? No przede wszystkim sytuacje, gdzie nie potrafiono na przykład porozumieć się w jednym okręgu, gdzie startował nasz były senator, myślę tutaj o okręgu w województwie pomorskim, w którym startował pan Waldemar Bąkowski, kiedyś senator Prawa i Sprawiedliwości. No jakoś nie umiano ustalić zasad. On wystartował z własnego komitetu, został wystawiony kandydat Prawa i Sprawiedliwości, był to pan wojewoda Drelich, wojewoda pomorski. No i wtedy jak stare porzekadło, w świetle starego porzekadła, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, no to wygrał kandydat Platformy Obywatelskiej. W sumie w dobrym okręgu, podkreślam, w dobrym na Pomorzu, a to jest rzadkość, dla Prawa i Sprawiedliwości. Były też sytuacje, że jeden z naszych senatorów, bardzo popularny, pracowity, no nie podobał się strukturom lokalnym, to na południu Polski. No i tam miejscowe środowisko, pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości postawił na kandydata nieznanego, no i ten kandydat przegrał, a gdyby był wystawiony ten nasz senator obecny, no to wszystko wskazuje na to, żeby wygrał. No więc tu już widzimy, mamy dwa konkretne przykłady, które powodują, że przy takich bardzo wyrównanych siłach między PiS-em a antypisem w wyborach senackich, gdzie każdy okręg ma swoje znaczenie, no gdyby nie było takich sytuacji, no to najprawdopodobniej, a mówię to z przekonaniem graniczącym z pewnością, byśmy mieli większość w Senacie. Sytuacja w Senacie jest taka, 49-51. 49 liczone z panią senator Staroń, która kiedyś była w Platformie, później ze względu na swoją działalność, ona tutaj jest znana przede wszystkim, jeszcze jako posłanka była znana z walki z tymi nieprawidłowościami w sektorze spółdzielczym, mieszkaniowym. No i startowała w roku 2015 z własnego komitetu, tam był kandydat wtedy Prawa i Sprawiedliwości, kandydat Platformy Obywatelskiej i wygrała. Była aktywnym senatorem w tej kadencji. No i teraz Prawo i Sprawiedliwość, gdy ona zdecydowała się ponownie kandydować,
nie wystawiło kandydata, no ale to nie jest tak, że to jest na pewno osoba, która zawsze będzie we wszystkim głosowała z Prawem i Sprawiedliwością. No jest duże prawdopodobieństwo, ale jest senatorem niezależnym. A więc naszych kandydatów, tych, którzy startowali z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, weszło do Senatu dziesiątej kadencji 48 plus 49 to jest pani senator Lidia Staroń. I łącznie z drugiej strony weszło 43 senatorów Platformy Obywatelskiej plus 3 senatorów Polskiego Stronnictwa Ludowego, startującego z Polskiego Stronnictwa Ludowego, i 3 senatorów niezależnych, w tym tacy senatorowie jak nowi, jak na przykład pan poseł Gawłowski, który jak wiemy był prominentnym politykiem Platformy Obywatelskiej, ma bardzo poważne zarzuty korupcyjne, ma sprawę sądową w tej chwili, odbywa się jego proces, ma zarzuty prokuratorskie i Platforma nie wystawiła go oficjalnie, natomiast nie wystawiła przeciwko niemu, on startował z Koszalina, z tego okręgu, nie wystawiła przeciwko niemu kandydata, de facto popierając go, no i uzyskał on mandat senatorski. Także no podobnie jest na przykład z panem senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim, byłym prezesem Najwyższej Izby Kontroli. On startował, on kiedyś był przecież politykiem Platformy Obywatelskiej, nawet był ministrem w rządzie Platformy Obywatelskiej. Później był prezesem NIK-u. No a jak były prezes NIK-u, wystartował z własnego komitetu, uzyskał mandat, no więc trudno przypuszczać, że w swoich działaniach będzie popierał Prawo i Sprawiedliwość. Więc mniej więcej tak wygląda sytuacja, taki jest pejzaż powyborczy w Senacie. Czyli dzisiejsza Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że jeszcze rozmaite manewry w Senacie są możliwe. Pana zdaniem nie ma takiej możliwości? To znaczy, no, rozmowy zawsze mogą trwać, natomiast znając determinację i zacietrzewienie opozycji, a trzonem tej opozycji w Senacie no jest totalna opozycja, czyli Platforma Obywatelska, i znając relacje tych senatorów z Platformą Obywatelską, no to mamy taką sytuację, że no, trudno przypuszczać, żeby ktoś w tej chwili no, przeszedł na stronę Prawa i Sprawiedliwości z tych senatorów, no bo do tego by się to musiało sprowadzić. I szczególnie, że w tej chwili przecież wszystkie kamery są zwrócone na Senat i też te media tak zwane mainstreamowe, które sprzyjają opozycji, zwłaszcza opozycji totalnej, no przecież monitorują na bieżąco każdy ruch, każdą sytuację i jest pewnego rodzaju również presja taka, nazwijmy to, psychologiczna wywierana na tych senatorów, żeby byli zdeterminowani i żeby wybrali marszałka, który będzie w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości. Więc to nie jest atmosfera sprzyjająca jakimś merytorycznym dyskusjom. Taka jest moja ocena, ale oczywiście to nie oznacza, że może nie zaistnieć sytuacja taka, która wszystkich zaskoczy. I dodajmy, że po raz pierwszy jest taka sytuacja w historii trzeciej czy czwartej Rzeczpospolitej, to może już czwarta Rzeczpospolita jest w tej chwili, nie, czwarta to jak się zmieni konstytucja, chyba przez najbliższe 4 lata tej konstytucji nie zmienimy. Tak jest. Sytuacja w pewnym sensie podobna, panie redaktorze, była w roku 2005, po wyborach w roku 2005. Otóż wówczas również Prawo i Sprawiedliwość, które wygrało wybory, oczywiście mniejszą proporcją głosów niż dzisiaj, bo w Sejmie mamy przecież samodzielną większość, ale wygrało wybory i formułowało rząd i wówczas Prawo i Sprawiedliwość miało 49 senatorów. Ale przypomnijmy, że później powstał rząd koalicyjny z LPR-em i Samoobroną i łącznie z senatorami. LPR miał wtedy też kilku własnych senatorów, łącznie była większość. Natomiast taka sytuacja jak obecnie, literalnie, że obóz rządzący nie ma większości, ma niewielkie szanse na stworzenie tej większości w Senacie, no to jest, ma pan rację, po raz pierwszy w trzeciej
po 1989 roku i to jest sytuacja zupełnie nowa, która również ma wpływ na możliwość rządzenia krajem. Nie mówię, że nie można, Oczywiście, że bez Senatu można, no ale na pewno jest to trudniejsze z różnych powodów. Ale konstytucyjnie jest tak, że Senat ma miesiąc czasu na przeanalizowanie każdej ustawy, która wychodzi z parlamentu. Po miesiącu ona musi wrócić do parlamentu. Taka jest konstytucja Polski, więc nie można blokować ustaw, które parlament zaakceptował. Można je zmieniać, ale potem parlament z większością głosów może te zmiany odrzucić. Ale w którym miejscu rola Senatu jest większa albo decydująca? No, przede wszystkim są pewne funkcje ważne, państwowe, obieralne. Na przykład prezes Najwyższej Izby Kontroli, rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka. Akurat na przykład rzecznikowi praw obywatelskich kadencja kończy się w lipcu przyszłego roku. A więc w tej kadencji będzie konieczność wybrania nowego rzecznika. Procedura jest taka, że wpierw ten rzecznik jest zgłaszany i głosowany w Sejmie, musi uzyskać większość i wtedy Senat wyraża zgodę na powołanie. To jest taka formuła konstytucyjna. Wyraża zgodę na powołanie rzecznika, czyli de facto musi przegłosować i musi być większość za danym rzecznikiem. To już taka sytuacja się w tej chwili komplikuje. Podobnie Senat wybiera dwóch członków Krajowej Rady Sądownictwa. Senat wybiera jednego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Także Senat ma również pewne takie uprawnienia w kreowaniu ważnych funkcji w państwie. No i również, ale przede wszystkim to jest kwestia legislacji. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, że jest konieczność, a zdarza się tak, że trzeba szybko uchwalić ustawę jakoś, z jakichś powodów, nie wiem, klęska żywiołowa, czy jak była sytuacja chociażby, jak państwo pamiętacie, z maturami, kiedy rady pedagogiczne się nie zbierały, bo nauczyciele protestowali. No i młodzież była zagrożona, że nie zostanie dopuszczona, bo nie było tych formalnych kryteriów, że Rada Pedagogiczna ich nie zatwierdziła do matury. No i trzeba było przeprowadzić szybko ustawę, która zmieniała zasady dopuszczenia do matury, tak żeby nie łamać życia możliwości zdawania matury przez młodzież licealną. No i wtedy w 24 godziny została uchwalona stosowna ustawa, która umożliwiała zdawanie tych matur. W sytuacji obecnego konfliktu politycznego taka operacja byłaby niemożliwa, ponieważ marszałek, jeżeli będzie to marszałek z opozycji, no na przykład zwoła posiedzenie, czy będzie ten punkt rozpatrywany, taka ustawa, w maksymalnie ostatecznym terminie, czyli załóżmy w 30 dniu. Jeżeli tak by było, no to w przypadku matur taka ustawa nie miałaby sensu, no bo termin zdawania matur by po prostu minął. I takie ustawy są. I to już będzie bardzo poważne utrudnienie. Oczywiście w przypadku ustaw, które nie wymagają, nie ma presji czasu, no to trzeba doliczyć będzie te 30 parę dni, ponieważ jeżeli opozycja będzie miała, czy chciała odrzucić daną ustawę, czy prowadzić do niej zmiany, takie jak będzie chciała, no to w tej sytuacji taka ustawa wraca do Sejmu, no i Sejm większością głosów odrzuca poprawki czy wnioski Senatu. No ale to przedłuża całą procedurę. Także z punktu widzenia takiego teoretycznego, to oczywiście mając mniejszość w Senacie, a większość w Sejmie, tu jest też ważna rola pana prezydenta w procesie legislacyjnym, bo się często o tym zapomina, że ostatecznie proces legislacyjny jest wieńczony podpisem czy decyzją pana prezydenta w przypadku, gdy on na przykład kieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego albo zgłasza weto tak zwane. Więc rola prezydenta jest bardzo istotna w procesie legislacyjnym. W tej chwili jest prezydent, który jest związany z dobrą zmianą i sprzyja tym reformom, tym zmianom społecznym, które zostały wprowadzone. Ale w maju mamy wybory. Jestem przekonany, że pan prezydent Andrzej Duda ma ogromne szanse na reelekcję.
No ale to nie jest, ale nie jest napisane, że na pewno będzie prezydentem na następną kadencję. Więc wszystko to ma istotny wpływ na komfort rządzenia, na możliwość, no takiego powiedziałbym, sprawnego rządzenia państwem. Więc tutaj ta sytuacja w Senacie, no ma swoje takie, powiedziałbym, pewne obciążenie dlatego no, dla tej możliwości sprawnego zarządzania państwem. No też nie można powiedzieć, że nie jest to bez znaczenia. I wreszcie, panie redaktorze, sprawa taka, powiedziałbym, no mająca wymiar PR-owski, medialny. Otóż no, w tej chwili kamery, zwłaszcza tych mediów mainstreamowych sprzyjających opozycji, to będą przede wszystkim skierowane na Senat. W Senacie będą po prostu główne batalie polityczne. Jest w tej chwili tam wielu polityków, którzy mają ogromne doświadczenie. Będąc w opozycji w tej chwili, będą niewątpliwie starali się wykorzystać tę możliwość i Trybuna Senacka stanie się takim miejscem, gdzie odbywać się będą niewątpliwie ostre debaty. I w tej chwili, no jeżeli na przykład zdarzyłoby się, załóżmy teoretycznie, że ustawa przygotowana przez rząd, no jest po prostu legislacyjnie słabo zrobiona, a niestety takie sytuacje mogą się zdarzyć, a przynajmniej w przeszłości się zdarzały, to jeżeli taka ustawa trafi, no to daje ogromne paliwo takie propagandowe opozycji do wykazania właśnie takich sytuacji. Mówię trochę od kuchni jako senator z kilku kadencji i po prostu jako parlamentarzysta, w przyszłości byłem też posłem, znający realia funkcjonowania polskiego parlamentu i mający też orientację oczywistą no w tym, w jakim kierunku opozycja będzie próbowała wykorzystać tę sytuację w Senacie do swoich celów politycznych. Z wieloletnim doświadczeniem i z tego doświadczenia, czy wynika albo z pana wiedzy obecnej, jak głębokie zmiany będą w polskim rządzie? Na ten temat trudno mi się wypowiadać, ponieważ to są decyzje, które są w tej chwili konsultowane i nie jestem upoważniony, żeby się w ogóle na ten temat wypowiadać. Natomiast z wypowiedzi pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego no, wynikało, że przynajmniej na wieczorze wyborczym wskazał wyraźnie, że naszym premierem jest pan premier Mateusz Morawiecki. No, miliony ludzi, które oglądały wieczór wyborczy, mogły usłyszeć te słowa. Bardzo i usłyszeliśmy te słowa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam i dobrego dnia życzę wszystkim. Pan senator Jan Maria Jackowski był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:43. O tej godzinie we wtorki przyzwyczajeni państwo są do innej muzyki, bo prowadzi audycję Milo Curtis. Audycja na początku był chaos, to w takim razie my też sięgniemy po nietypową płytę. Maria Pomianowska i przyjaciele. Moniuszko z Tysiąca i Jednej Nocy i z tej płyty piosenka Prząśniczka, Stanisław Moniuszko.